to jest tak piękne, że właśnie w tym Nazarecie, gdzie teoretycznie nie mógłby się niczego nauczyć, w takiej, za przeproszeniem, dziurze, zabitej dechami, nie mógłby się niczego nauczyć, mógł się nauczyć wszystkiego, dlatego że rósł w rodzinie, takiej, którą nazywamy świętą. W niej się uczył, kim jest człowiek i w niej się uczył, kim jest Bóg. I dlatego w tym jego stąpił nie było ani cienia poczucia upokorzenia. Był wybór, wybór drogi, która człowieka rzeczywiście rozwija. Może jest tak, może, a nawet na pewno jest tak, że jak nigdy w życiu nikomu nie jesteś poddany, to trzeba się bać o twój rozwój. Trzeba się bać o twój rozwój, jak nigdy w życiu nikomu nie byłeś poddany. Jak nigdy nikomu nie byłeś posłuszny. Trzeba się bać o twój rozwój. A najbardziej trzeba by się bać, gdyby ten twój rozwój miał cię poprowadzić do tego, by innym przewodzić. Nie? Myślę, że straszny musiałby być biskup, który nigdy nie słuchał nikogo. Myślę, że straszny jest ojciec i matka, którzy nie słuchali swoich rodziców. Nie. Myślę, jaką pomyłką jest pracodawca czy przedsiębiorca, który nigdy w życiu nikogo nie słuchał.